Witam Was bardzo serdecznie, bracia i siostry. Ten trzeci i przedostatni wieczór naszych rekolekcyjnych spotkań. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o miłości bliźniego, bo miłość ku bliźnim jest sprawdzianem całego życia chrześcijańskiego, całego życia wewnętrznego. Jest sprawdzianem miłosierdzia. Dlatego właśnie przybliżymy sobie to drugie najważniejsze przykazanie, o którym mówi Chrystus, właściwie je przypomina. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Jezus Chrystus wiele mówił o miłości bliźniego. Zwłaszcza w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy dawał ostatnie wskazówki apostołom. W swojej przepięknej mowie arcykapłańskiej miłości poświęcił wiele miejsca. Zostawił wtedy jak gdyby swój testament. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie wszystko to, co wam przykazuję. Taki jest testament Jezusa, który zostawił nie tylko apostołom, ale który zostawił do zrealizowania mnie i tobie. W przypowieści, którą przed chwilą słyszeliśmy o niewdzięcznym słudze, przypomina konieczność darowania, przebaczenia, okazania litości i miłosierdzia. Przypowieść ta posiada bardzo głęboką wymowę. Bóg przebacza każdemu wszystko. W każdej chwili swojego życia człowiek doznaje Jego miłosierdzia. Sam zaś niejednokrotnie nie chce przebaczyć nawet najmniejszego drobiazgu. I czyż nie zauważyliśmy, że w tej scenie ewangelicznej nie jesteśmy tylko obserwatorami? Czy nie czujemy, że tymi nieudanymi sługami, którzy nie umieją darować, jesteśmy właśnie my sami? Może nie mamy dłużników, którzy pożyczyli od nas jakieś ogromne sumy pieniędzy. Ale z pewnością mamy tych, którzy zadłużyli się wobec nas innymi przewinieniami. Odpowiedzmy sobie, czy odpuściliśmy na ostatniej spowiedzi wszystko i wszystkim, ale tak z serca. Czy od tej chwili nie wymyślaliśmy na nikogo, nie chwytaliśmy brata czy siostry, męża czy żony, dzieci, szefa w pracy za słowo? Czy nie biliśmy ich złymi wyrazami lub nieżyczliwymi spojrzeniami? Codziennie powtarzamy modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus, Ojcze nasz, a w nim prośbę. Odpuść nam nasze winy. Jak? Tak, jak my. I to jest groźne, bo my nie odpuszczamy, nie chcemy przebaczyć i przy tym mówimy jako i my. A oznacza to tak samo i na mnie odpuść. I nie boimy się jeszcze powiedzieć Panu Bogu na końcu amen. To znaczy, niech się tak stanie. Bądźmy więc sprawiedliwi. Także wobec samych siebie. Niczego sobie nie dajmy, nie przebaczajmy, nie odpuszczajmy, jeśli nie odpuścimy bliźnim. Albo lepiej,
Wszystko takim darujmy, przebaczmy, jak sobie darujemy, jak siebie usprawiedliwiamy. A wtedy z pewnością kiedyś i do nas Pan skieruje swoje słowa. Błogosławieni miłosierni, albowiem wy miłosierdzia dostąpicie. Ewangelista Mateusz zanotował słowa Jezusa. Jeżeli przyniesiesz dar swój przed ołtarz, a przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, idź najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem dopiero przyjdź i dar swój ofiarę. I wielu powie, no dobrze, to jest niemożliwe. To ja mam iść i pojednać się ze swoim bratem, choć nie jestem winien, ale w innym miejscu Chrystus wzywa nas wręcz do heroizmu. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. I sam na krzyżu daje nam przykład. Kiedy modli się za swoich oprawców. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Chrystus wszystkich darzył swoją miłość. Przez miłość, przez swoją dobroć, przez swoje miłosierdzie dokonuje dzieła zbawienia, dzieła odkupienia, oddaje życie z miłości do człowieka, z miłości do mnie i do ciebie. Bo On ukochał nas bez stawiania warunków i chce dawać przebaczenie w sakramencie pokuty, w którym zawsze z otwartymi ramionami czeka na mnie i na ciebie. Ktoś napisał taki wiersz. I nadziwić się nie mogę. Bóg moim przyjacielem, moim. On, tylekroć oszukany, tylekroć odrzucony, tylekroć zdradzony. I nadal moim przyjacielem. I nadal do mnie niezrażony. I nadal wychodzi mi naprzeciw. I nadal dłoń podaje mi przyjazny. A gdy oddalam się i błądzę, szuka mnie i odnajduje. A gdy skruszony powracam, raduje się, że mnie ma na powrót. Niczemu się nie dziwi, o nic nie pyta. Nie przypomina zdrady, wszystko złe zapomina. Bo zna moją słabość, bo wierzę Tobowi, że moja to przegrana. Jest przy mnie, przebacza. Z brudu oczyszcza, nadto siebie mi daje. Dobrocią swą rany leczy, miłością swą je zabliźni. Jest delikatny, jest wyrozumiały. Jest miłosierny, jest cierpliwy, bo jest dobry. Bardzo wiele o miłości bliźniego w swoich listach pisze święty Jan. Pewnego razu, gdy wnoszono go do świątyni jako stuletniego starca, bracia poprosili go, aby coś powiedział. Powtórzył jedynie słowa, które często mówi. Miłujcie się, synaczkowie moi, miłujcie się wzajemnie. Na to znudzeni powtarzaniu tego samego bracia mówią do niego. Słuchaj, Jan, mógłbyś nam wreszcie coś nowego powiedzieć. Powtarzasz jedno i to samo. I wtedy usłyszeli taką odpowiedź.
Ja tę jedną usłyszałem od Mistrza. Jeżeli tylko miłość będzie między wami, to wystarczy. Najwięcej jednak o miłości bliźniego mówi święty Paweł. Nie ma prawie rozdziału w jego listach, aby nie mówił o miłości wzajemnej. Natomiast o miłości Boga mówi zaledwie kilka razy i to w sposób bardzo ogólnikowy. Znany jest nam wszystkim ten słynny jego hymn o miłości z pierwszego listu do Koryntian z rozdziału 13. Widzimy więc, że całe nasze życie, cała nasza wiara, całe nasze chrześcijaństwo, cała nasza relacja do Pana Boga ma odniesienie i opiera się na miłości bliźniego. Ale popatrzmy na swoje życie. Bywają sytuacje, i to myślę niejednokrotnie, że sąsiad z sąsiadem nie odzywają się do siebie całymi latami. Bo jeden drugiemu kiedyś tam, przed laty, może nawet nieświadomie, wyrządził jakąś krzywdę, to ten drugi nie jest w stanie mu tego przebaczyć. Ale po co szukać między sąsiadami? Wystarczy spojrzeć pod własne dach. Bywają takie sytuacje, gdzie między małżonkami panują tak zwane ciche dni, całymi tygodniami czy miesiącami. No bo jemu nie poszło w pracy, wrócił do domu rozdrażniony, żona coś tam powiedziała, no to się na nią obraził. Postawiła mu obiad na stół, no to, żeby ją ukarać, walnął pięścią w ten stół. Do tego dodał, jak sobie ugotowałaś, to sobie zjedz, czasnął drzwiami i poszedł. No ale w jakimś czasie wrócił, głodny, otwiera lodówkę, kawał kiełbasy do ręki, kromka chleba, tylko biedak zapomniał, że te kiełbasy i ten chleb to ona też ze sklepu przytargała. Ale ona w międzyczasie już obmyśliła swoją słodką zemstę. Kiedy wieczorem zostali sami, zaczęły się wypominki od Adama i Ewy. A ten twój ojciec to tak samo robił swoją matką, tak samo ją niszczył. A ta twoja siostra to już... A ten twój brat to... I tak ja zboczę przez godzinę, półtorej. No i ciche dni do domu. A brat i siostra, kiedy rano spotykają się, odwracają od siebie głowy, żeby broń Boże ich wzrok się nie spotkał. A kiedy przychodzi czas posiłku, każda bierze swoją przysłowiową michę i udaje się w odległy zakątek mieszkania, aby tam w cichości spożyć posiłek. I myślę, że bracia i siostry, każdy z nas już sobie przypomniał wiele podobnych sytuacji, a można by je wyliczać bardzo długo. A przecież święty Paweł w swym hymnie o miłości podaje, czym charakteryzuje się prawdziwa miłość, że jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, czyli nie kieruje się egoizmem, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Bo miłość nigdy nie ustaje. I taki wzór miłości, jaki podaje święty Paweł, jest bardzo trudny do zrealizowania.
bo on wymaga wyrzeczenia, ofiary, poświęcenia. A dzisiaj o takie jest nam coraz trudniej się zdobyć. Każdy z nas żyje swoim światem, swoimi problemami i wcale nas nie obchodzi los innych. Jest mu źle, to jego sprawa. Mnie to nie obchodzi. Jak sobie posłał, tak niech się wyśmie. Słyszy się coraz częściej tego rodzaju powiedzenia. A przecież Chrystus kochał wszystkich bez wyjątku i za każdego z nas oddał z miłości swoje życie. Dzisiejszy człowiek jest spragniony miłości. I ja, i ty pragniemy kochać i pragniemy być kochani. A popatrzmy, co dzieje się wokół nas. Ile nienawiści, zazdrości, złośliwości, obmowy. A patrząc szerzej, ile wojen. I to wszystko dzieje się na skutek braku miłości. Jest podyktowane egoizmem. Nawet bajki dla dzieci mówią bez przerwy o walce, o chytrości, o cwaniactwie. Jak gdyby chciała temu młodemu człowiekowi przekazać tylko jedno. Bo inaczej nie przeżyjesz. Trzeba więc, bracia i siostry, na powrót stać się uczniem Chrystusa przez umacnianie w sobie wzajemnej miłości. Trzeba więc szukać pomocy u samego źródła, u samego Chrystusa. Przecież On po to nam zostawił sakrament, a przede wszystkim siebie w Eucharystii. I dał nam sakrament pokuty, abyśmy czerpali z nich moc i siłę do zdobywania się na ofiarę dla drugiego człowieka, tak jak on. Korzystajmy z tych jego darów, byśmy na powrót stali się dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. Wtedy nasze życie stanie się o wiele radośniejsze. Choć może nie zawsze zasobniejsze w dobra materialne, ale przecież nie o to chodzi, aby być szczęśliwy. Prawdziwie szczęśliwy może nazwać siebie ten, który umocniony Jezusem Chrystusem będzie potrafił rezygnować z własnych potrzeb, z własnych wartości dla dobra drugiego człowieka. Ksiądz Jan Twardowski wśród wielu książek, które napisał, napisał takie jedno zdanie. Śpieszmy się kochać ludzi. Oni tak szybko odchodzą. Tak, bracia i siostry. Śpieszmy się kochać ludzi. Oni tak szybko odchodzą. Mamy więc do wykonania w swoim życiu bardzo konkretne zadanie, które postawił przed każdym z nas Jezus Chrystus. Będziesz umiłował bliźniego swego jak siebie samego. Amen. Bardzo.